Dzień dobry, tym razem będziemy serwisować tą bieżnię. Serwis jest zależny od zużycia. Sprawdź instrukcję obsługi. Co będzie nam potrzebne? Kluczyk. Kawałek szmatki. Może być bluzka, no niekoniecznie bluzka małżonki, gdyż no może się to źle skończyć, wiadomo. No i lubrykant, czyli 100% silikonowy smar do bieżni. Ja używam tego. To jest bieżnia Reebok. Oryginalny smar Reeboka jest bardzo trudno dostępny, praktycznie niedostępny, więc używamy to, co mamy. Zaczynam. I bardzo ważne to wyłączyć bieżnię z prądu, całkowicie z gniazdka. W każdej bieżni mamy śrubki napinające pas z dwóch stron. Odkręcamy je na przemian, czyli raz, dwa, trzy, cztery i z drugiej strony raz, dwa, trzy, cztery. Sprawdzamy, czy pas jest luźny. U mnie już jest luźny. Oczywiście, jeśli nie byłby luźny, kolejne 5 razy, aż do skutku. Teraz będzie nam potrzebna koszulka. Wkładamy ją pod pas. Czyścimy w ten sposób stary lubrykant. Wstrząśniemy kontener, trzeba go wstrząsnąć. Dobrze, dobrze wstrząśnięty. Podnosimy pas. Wkładamy albo... I psikamy. On się musi wszędzie nam tutaj dostać. I z drugiej strony. Psikamy tak długo, aż będzie rozprowadzony po całym. Sprawdzamy rączką i możemy przykręcać. Ustawiamy pas po środku. Łatwo możemy go teraz ruszyć i ustawić. Jest dobrze, jest po środku. Troszeczkę w tę stronę. I dalej. No i przykręcamy. Pamiętamy o ilości obrotów, które wykonaliśmy przy odkręcaj. 3, 4, 5 i 1, 2, 3, 4. Włącz bieżnię na niski bieg i użyj przez mniej więcej 5 minut. Możesz oczywiście naciskać stopami na całej szerokości pasa. Tak ja to robię. Troszeczkę z lewej, troszeczkę z prawej, po środku. By ten smar się rozprowadził po całej szerokości. Chociaż on jest w sprayu, więc on się już powinien sam dobrze rozprowadzić. Gdyby smar był w tubce, no to w ten czas trzeba pochodzić po całej pasie, by on się dobrze rozprowadził. 5 minut jest wystarczające. Bieżnia gotowa do użytku. Polecam i pozdrawiam.